mamy piękną wizytę najlepszych siatkarzy w Polsce, bo właśnie z klubu Indyk Pol AZS Olsztyn w Widzbarku. Także prawdziwe święto siatkówki, prawdziwe święto naszej młodzieży trenującej. Bardzo cieszę się, że dzięki świetnej współpracy z klubem AZS Indyk Pol Olsztyn mamy okazję dzisiaj takie treningi odbyć właśnie na lidzbarskim parkiecie, właśnie na lidzbarskim boisku. Dziewczęta, które w tej chwili biorą udział w treningu z siatkarzami, tak zaangażowane są emocjonalnie, ale też i starają się wykonywać wszystkie ćwiczenia, elementy siatkarskie z takim podwójną taką jakąś taką ambicją, emocjami. Trening jest super, no, można wszystko udoskonalać, z nimi zobaczyć, jak oni to robią i w ogóle. Z kim wam się najlepiej trenuje? No oczywiście. No i z trenerem oczywiście. Byłyście na naszym meczu z Rzeszowem? Byłyśmy. No jak wam się podobało? Bardzo ciekawie. Naprawdę bardzo fajnie było, takie emocje, naprawdę fajny mecz. No i trzeba pochwalić naszą koleżankę, która wygrała zagrywkę. Tak, była. Tak? Jak ci się podobało? Czułaś... Emocje były, był stres. Dziewczyny widać, że już dużo potrafią. Gimnazjalistki bardzo dobrze im wszystko wychodziło, a młodsze dziewczyny wszystko przed nimi, więc zobaczymy, może następnym razem w przyszłym sezonie przyjedziemy, będzie dużo lepiej. Lubię coś innego całkiem, może nie jestem w tym jakimś tam wybitnym specjalistą, ale staram się pomagać im i myślę, że nieźle to wychodzi. Take what you won't say, what you wanna say. Just another day to decide if this the game you wanna play.